Witam wszystkich, którzy przybyliście, by uczcić pamięć więzionych i zamordowanych. Tu, w obozie na Radogoszczu, w łódzkim miejscu martyrologii. Czcząc ich pamięć, oddajemy dziś także hołd i pochylamy się nad wszystkimi razem i każdym z osobna, którzy ginęli w tragicznych dniach II wojny światowej. Żyli i umierali w ponurych latach okupacji niemieckiej. Pamiętają ten dzień, dzień wyzwolenia Łodzi, jak chce wielu Łodzian, obecni tu kombatanci, ale też wiedzą o nim uczestnicy dzisiejszej uroczystości, harcerze i młodzież. Nie bez przyczyny są z nami, jak przy wielu uroczystościach i chwilach ważnych dla miasta, przedstawiciele czterech wyznań, których obecność w Łodzi jest tak mocna i tak znacząca. Obecność nas wszystkich tutaj, a także, jak sądzę, dobre myśli wielu Łodzian, którym wiek lub być może zimowa aura stanęły na przeszkodzie w osobistym uczestniczeniu w tych obchodach, dowodzą patriotycznej wrażliwości mieszkańców naszego miasta, przedstawicieli różnych środowisk. Bo to dzień, który musi skłaniać i skłania do refleksji. Wspominając dziś datę, jakże ważną w historii Łodzi, 19 stycznia 1945 roku, warto przypomnieć fragment wiersza Wisławy Szymborskiej, naszej polskiej noblistki, odznaczonej przez prezydenta Rzeczpospolitej dwa dni temu najwyższym odznaczeniem, Orderem Orła Białego. Pisała ona: na jednym brzegu śmierć, na drugim życie. Tu rozpacz, tam otucha. Ta dramatyczna refleksja w uniwersalny sposób oddaje stan ducha ludzi, także emocje Łodzian, którzy przed 66 laty cieszyli się wiadomością o zakończeniu okupacji niemieckiej w Łodzi.